Dlaczego ja wstąpiłem, mimo że chodziłem już do gimnazjum w 1944 roku, właśnie do ROAK-u, a później do WiN-u? Czyż to ojciec mój był na Syberii, a ja muszę niestety walczyć w dalszym ciągu. I dlatego postanowiłem działać w WiN-ie właśnie. Ale niestety musiałem uciekać z tamtych terenów Lubelszczyzny i znalazłem się w Łodzi w 1947 roku. Tu wielu nas przybyło z Lubelszczyzny. Byłem studentem ostatniego roku, zostałem aresztowany i wsadzony tutaj, w tym budynku. Tu mnie najbardziej mordowali, tłukli. Po 8 dniach do Warszawy, 7 miesięcy śledztwa w Warszawie i po 7 miesiącach wyrok 9 lat więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. 5 lat przesiedziałem w ciężkich warunkach w Rawiczu. I dlatego ta nasza historia jest tak bogata, jednocześnie bardzo przykra, że tyle bohaterów zginęło. Ale wierzę w to, że młodsze pokolenia, młodzież będzie pamiętała o tych bohaterach i dlatego są budowane pomniki na pamiątkę. Nie wiem, chciałbym serdecznie młodzież, bo nasza młodzież bardzo kochana, się bardzo interesuje w tej chwili. To jest młodzież naprawdę, która już poznaje tą prawdziwą, nowoczesną historię. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, a bohaterom oddajemy cześć i chwałę, że walczyli za naszą ojczyznę. Bohaterom cześć i chwała!